pudrem, lukrem, z nadzieniem i bez. Tego dnia każdy szukał idealnego pączka. Pomóc miała bitwa na pączki, którą zorganizowano w Liszynie w gminie Słupno. Koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo pyszności. Były faworki, róże karnawałowe, rogaliki, szarlotka, ale i tort. Każdy znalazł coś pysznego dla siebie. Jednak jak przystało na tłusty czwartek, bitwę wygrał pączek. Jury, któremu przewodniczył Pascal Brodnicki, miało trudny orzech do zgryzienia. Po długich obradach, wielu próbach znaleziono idealnego pączka. Wygrał ten, który był najbardziej chrupiący, najbardziej delikatny i miał właśnie najbardziej wyrazisty smak właśnie nadziennie. Nadziennie było właśnie z dziką różą. Czyli to był taki idealny pączek na tłusty czwartek? To był idealny pączek na, nawet przyznaję ci się, że zjadłem trzy. Tak po cichu spróbowałem jeden, ale ja bardzo lubię, jak pączek nie jest za słodki, nie jest za ciężki, tylko jest taki puścisty, delikatny, a jak jest za ciężki, go otwieram i widzę, że on jest puścisty, ale ma dużo nadzienia, no to jestem szczęśliwy człowiek. Jak sam przyznał, wszystkie przygotowane wypieki były pyszne i trudno było się od nich oderwać. Jednak wygrał ten przygotowany przez koło gospodyń wiejskich Nowe Gulczewo. My same siebie to tak ciężko jest oceniać, ale były chrupiące, były robione od rana w pocie czoła i wydaje mi się, że no wkładałyśmy w to tyle energii i tyle własnej inwencji i serca, że musiało się udać chyba, powiem nieskromnie, ale generalnie oczywiście próbowałyśmy od koleżanek i też są bardzo smaczne. U nas chyba ten sekret to tkwi w tym, że panowie wyrabiali. Drugie miejsce w bitwie na pączki zajęło KGW Barcikowo, trzecie KGW Liszyno. Wyróżnienia trafiły do KGW Miszewko Stefane oraz KGW Borowiczki Pieńki. Wszyscy otrzymali nagrodę. Cieszę się, że nie musiałam decydować, który pączek był najlepszy, bo wszystkie zasługują na zwycięstwo, mówił Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno. Nie potrafiłbym wybrać, które są smaczniejsze. Uważam, że każde koło stanęło na wysokości zadania i każde wspaniale przygotowało smakołyki na dzisiejszy tłusty czwartek. Impreza odbyła się w szkole podstawowej w Liszynie, gdzie świętowano Dzień Babci i Dziadka. Dzieci dla swoich najbliższych przygotowały przedstawienie. Później była okazja do zajadania smakołyków. Było pysznie i radośnie.